witajcie kochani w Modzie Eko Kreatywnej. Z tobą na fali. Dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy. To będzie haul z lumpeksów, już z takich troszkę mniejszych wyprzedaży. Niektóre rzeczy były kupione całkiem na nowym towarze. I pokażę Wam dzisiaj dużo, bardzo dużo perełek vintage, naprawdę przepięknych rzeczy i kilka bardzo firmowych, sportowych rzeczy. Zapraszam. Kochani, na samym początku chciałam podziękować oczywiście moim widzom, moim subskrybentom. Dziękuję bardzo. Witam też wszystkich nowych subskrybentów. Ostatnio przybyło Was trochę. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało na kanale i dziękuję za wszystkie polubienia, za subskrypcje. Tak jak mówię, za wszystkie komentarze. Jak wiecie, ja bardzo lubię rozmawiać w komentarzach z Wami i zawsze odpowiadam, jeżeli ktoś o coś pyta, zawsze na to reaguję, więc zapraszam. Kochani, chciałam Was jeszcze serdecznie raz zaprosić do obejrzenia mojej piosenki, bo wiem, że nie wszyscy na pewno już wiedzą, że wydałam niedawno teledysk, który jest na moim kanale Aria, to jest mój taki artystyczny pseudonim i piosenka nazywa się Over the Distance, więc jeszcze dla tych, którzy nie widzieli, serdecznie Was zapraszam do wysłuchania, do komentowania, do podzielenia się z innymi moją piosenką. A i jeszcze chciałam Wam, kochani, powiedzieć w nowym roku, przypomnieć tym osobom, które nie wiedzą, że nadal kolejne wyzwanie w tym roku trwa, czyli nie kupuję nowych ciuchów tym razem w roku 2021 i będę wszystko kupować w lumpeksach, na vintage i tego typu portalach, będę kupować rzeczy vintage, nie zamierzam kupować w galeriach, w sieciówkach, jeżeli już to w sklepach takich komisowych, w sklepach vintage. No i oczywiście z tego wyłączam bieliznę oraz rajstopy, które będę na pewno jeszcze jakieś tam kupować. Zresztą może nie na pewno, ale jeżeli będę miała taką potrzebę, no to jakby tutaj sobie zostawiam pole, że jednak ta dziedzina będzie jakby otwarta, mogę kupować nowe rzeczy, jeśli będą mi potrzebne. Natomiast wszystko inne będzie właśnie z drugiej ręki. Też bardzo serdecznie Was zapraszam do moich filmów na temat tkanin naturalnych, bo sami się przekonacie, ale niektórzy już na pewno wiedzą, że większość rzeczy, które ja kupuję, absolutna większość, to są rzeczy z tkanin naturalnych, ze szlachetnych materiałów i tkanin. I zrobiłam dwa filmy w tamtym roku na temat właśnie tkanin naturalnych, ich właściwości, ich zalet i trochę o ich historii, także jeżeli się tym interesujecie, chcecie się dowiedzieć, jakie są ich zalety, właśnie jak je pielęgnować również, to zapraszam Was do dwóch odcinków o tkaninach naturalnych. One jakoś, wydaje mi się, że wiosną wyszły. Myślę, że to jest całkiem ciekawe, można się czegoś dowiedzieć zawsze o właśnie tkaninach i dzianinach. Przejdźmy już do rzeczy. No to zaczynamy, bo już nie mogę się doczekać. I oczywiście, jak zawsze, zaczynam od tego, co mam na sobie. Sweter już znacie, bo wielokrotnie pokazywałam go we vlogach. Trochę mi szeleszczą bransoletki, więc je chyba zdejmę tymczasowo. A tymczasem, kochani, spodnie, które mam na sobie, to jest hit. Zakochałam się w tych spodniach. Pokażę Wam oczywiście przebitki tych rzeczy, które tam sfotografowałam sobie. Spodnie są rewelacyjne, kochani. To jest niemiecki produkt takiej bardzo, bardzo dobrej firmy. Pokażę Wam nazwę na ekranie, bo ciężko ją zapamiętać, szczerze mówiąc. I to są spodnie z wełny. Ona jest taka jakby trochę filcowana, trochę taka z takimi supełkami. Może pokażę Wam tam zbliżenie zdjęcia tych spodni, to zobaczycie fakturę ich. Jest to bardzo ciekawa faktura, bardzo grube. Są trochę jakby takie dresowe. Teraz, nie wiem czy wiecie, są modne takie dresowe kroje spodni. W ogóle dresy są modne i jakby weszły do takiego kanonu takiej eleganckiej mody. Można je nosić nawet z marynarką i w różnych zestawieniach takich, które wcześniej nie przychodziły nam nawet do głowy. No i to by było coś w tym rodzaju, takie trochę artystyczne, trochę dresowe spodnie. Tu na dole też mają taki ściągacz i w ogóle są takie pumpowate, takie szerokie. Te nogawki na dole też są szerokie i szczerze mówiąc nawet jeszcze nie do końca przemyślałam sprawę butów do tego. Te wzięłam z powodu koloru i że raczej są takie węższe w kostkach, ale szczerze mówiąc bardziej pasowałyby chyba nawet buty takie zupełnie wąskie, dopasowane, wiązane w kostce. Może zrobię Wam taką stylówkę, jak znajdę takie buty albo po prostu się dogrzebię do jakichś moich, które będą jeszcze lepiej pasować niż te. No ale tymczasem tak poglądowo dla koloru, zobaczcie, to też na stulóweczce widać. No te spodnie są rewelacyjne, 100% wełna i mają podszewkę. Może mi się uda to pokazać. O, jest.
oczywiście do kolan jest normalnie podszewka z wiskozy, więc to jest naturalny produkt, bardzo to jest wygodne, powiem Wam, że jestem zakochana w tych spodniach i oczywiście w nich chodzę. Są bardzo wygodne, tu mają normalnie gumę, a tam na stylówce w jednym miejscu pokazuję Wam pasek skórzany, który zresztą też zakupiłam ostatnio w Lumpeksie i to jest pasek dla mojego Wiktora, ale on ma tak na tyle dużą regulację, że i on i ja możemy go nosić. Dla mnie jest tutaj właśnie bardziej tak w dole pasa, a dla niego na ostatnią dziurkę. Ale super pasek, świetnej jakości ze skóry. Przy okazji Wam pokazuję, zapłaciłam za niego jakieś 3 zł. I spodnie kosztowały, kochani, aż 16 zł za nie zapłaciłam, tak, bo tam pani mi 2 zł zniżyła. No nie są bardzo tanie, ale to jest 100% wełna i są w idealnym stanie. I powiem Wam, że dawno chciałam mieć takie spodnie, bardzo wygodne, ciepłe, fajne, takie na zimę, w którym można siedzieć i w domu, i wyjść. To nie jest już taki sobie tylko tam rozciągnięty dres podomowy. No i bardzo mi się podobają, naprawdę są super i bardzo ładny kolor, taki czekoladowy brąz. Ja lubię taki rodzaj brązu. Wydaje mi się, że nawet do tego golfa wygląda super. No można też na przykład go troszkę tak wystylizować na arabsko. Ja tutaj w jednej stylizacji, w jednej przebitce jestem w takim pasku, który dostałam niedawno od mamy. Taki biżuteryjny, srebrny pasek z takimi, nawet tu są takie ala Swarovski, takie dżety diamencikowe z takimi kuleczkami. To jest takie bardzo do sukienki według mnie, ale mi się nawet spodobał pomysł tego do tych spodni, powiem Wam, bo to właśnie te spodnie mają taki arabski trochę krój, takie właśnie szarawarowe są trochę, no i taki biżuteryjny, fikuśny pasek może też fajnie do tego wyglądać, może niekoniecznie akurat do tego naszyjnika, który mam na sobie, ale gdybym miała srebrny łańcuszek albo jakiś taki fajny srebrny wizior, to wyglądałoby to według mnie całkiem fajnie. No i podoba mi się te spodnie podobają mi się bardzo do golfa. Golf jest obcisły, a spodnie są szerokie. Ja mam tą jednak zasadę, że żeby wyglądać tak zgrabnie, to zawsze raczej węższą górę, krótką górę do bardziej obszernego dołu. Wtedy jednak te proporcje naszej sylwetki będą bardziej zachowane, bo jakbyśmy włożyli dwie obszerne rzeczy, to wyglądalibyśmy trochę jak w takim worku. Straciłaby sylwetka swoje proporcje. Dlatego ja jestem właśnie za tą wersją, za albo szeroka góra, wąski dół, albo odwrotnie, mała góra, wąziutka i szeroki dół. No i zobaczcie, jeszcze druga stylówka jest z moim kożuszkiem włoskim, który kiedyś kupiłam za 22 zł. Z naturalnej skóry, jest przepiękny, mięciusieńki i właśnie jest też taki wąziutki, jest bardzo na mnie dopasowany, bo to jest rozmiar 34, czyli on jest taki na styk naprawdę na mnie, ale przez to jest mi też bardzo ciepło w nim, bo on jest tak przyległy, no i to jest naturalna skóra, że to świetnie chroni przed zimnem i właśnie idealnie według mnie pasuje do takich szarawarowych spodni, bo też jest taki właśnie tutaj obcisły i te spodnie się świetnie w tym eksponują. Pewnie do płaszcza też te spodnie będą fajnie wyglądać, ale mnie się, powiem Wam, bardzo podoba ta właśnie stylówka z tym kożuszkiem, jak chodzi o taką zewnętrzną stylizację. No i tak, kochani, piszcie, co myślicie o tych spodniach, czy nosilibyście coś takiego. Ja, dla mnie to jest coś superowego. Ja bardzo lubię takie nietypowe rzeczy. No to idźmy dalej, kochani. Teraz przejdę do, po kolei jakby chronologicznie do tych rzeczy, jakie kupowałam. Następna rzecz to jest jedwabna piżama i kochani, już od dawna polowałam na jedwabną piżamę. Właściwie chciałam kupić całą, no ale ciężko jest kupić jakby z odzysku całą piżamę jedwabną, bo to są bardzo drogie, ekskluzywne rzeczy i najtańsza, jaką znalazłam na Allegro czy na Vinted, to było taka piżamka i nie wiem, czy to nawet była z odzysku, czy to nie była nowa, koło 380 zł, a nawet widziałam, ktoś odsprzedawał takie piżamy koło 500 zł, także naprawdę to jest droga rzecz, bo to jest naturalny jedwab. No i kupiłam taką bluzkę od piżamy, tutaj nawet jakąś przebitkę zrobiłam, żebyście zobaczyli, ona jest taka dosyć luźna, duża na mnie i super, bo piżama musi być trochę luźna dla mnie, żeby to było wygodne. No i jest prześliczna, kremowa, w takie paseczki bardzo subtelne, no naprawdę przepiękny kolor i naturalny jedwab. Ja mam jedne takie jedwabne spodnie od piżamy, właśnie góry nie miałam, więc będę mieć teraz całą piżamkę, co prawda jest w zupełnie innym kolorze, bo jest w takim turkusowym jak ten sweter tutaj, ale to mi w ogóle nie przeszkadza, szczerze mówiąc
nie ma to dla mnie znaczenia, czy ten dół piżamy będzie w tym samym kolorze. I dlatego chciałam i polowałam na piżamkę jedwabną, bo to jest bardzo zdrowe dla skóry. Jest to na gołe ciało, więc pielęgnuje ten jedwab naszą skórę dodatkowo. On jest bardzo właśnie zdrowy dla skóry, jest antyalergiczny, także w tym się super śpi. No jest ciepło, ponieważ jedwab ma takie właściwości, że ogrzewa i chłodzi zależnie od potrzeb naszych. Jest taki bardzo termoaktywny jakby. No, jestem bardzo zadowolona. Piżamka kosztowała mnie 8,5 zł dokładnie. 8,50 kosztowała w Bloombergsie. Idziemy dalej. No i teraz, kochani, przejdę do rzeczy, które kupiłam w Wadowicach w Lumpeksie. Tutaj zobaczycie sobie przebiteczkę, jak jestem w tym Lumpeksie. To jest taki duży, duży Lumpeks w Wadowicach, bodajże w centrum handlowym Majster. Bardziej to jest market budowlany i z boku jest taki duży, duża hala. Zobaczcie, jakie to jest obszerne. Nie przepadam za takimi halami, a tylko dlatego, że nie bywam tam za często, to tam poszłam, żeby zobaczyć, co tam jest, czy warto tam chodzić. No i kupiłam dużo fajnych rzeczy, powiem Wam szczerze. I tak, pierwsza rzecz, tam kupiłam w zasadzie same rzeczy vintage i przepiękne rzeczy. Zacznę od swetra. Zobaczcie, udało mi się kupić taki angorowy z dodatkiem wełny i sztucznego trochę sweter na lata 80., z lat 80., bo to jest vintage, tu nawet jest taka metka. Eddie Wasson. Nie sprawdzałam nawet, szczerze mówiąc, tej marki, ale pewnie to jest jakaś taka vintage'owa firma, jakiś projektant vintage'owy z lat 80. Taki nietoperzowy sweter i zakochałam się w tym kolorze. No zobaczcie, on jest naprawdę cudowny. Ja kocham ten kolor w ogóle. No i przymierzam go tutaj w stylówce, ten sweterek właśnie do takich moich spodni bardzo obcisłych, ale bardzo dobrej jakości, właśnie w tym samym kolorze, w bardzo podobnym kolorze, w podobnym odcieniu, są takie wąskie, więc idealnie właśnie sprawdzają się pod taki oversize'owy sweter. No i tutaj do tego akurat włożyłam sobie białe moje kozaczki, bo bardzo podobało mi się to zestawienie tych kremowych kozaczków do tego takiego pięknego niebieskiego koloru, wodnego koloru. No i zobaczcie, prócz tego wydaje mi się, że to, co tutaj jest na tym swetrze, te perełki naszyte, są w idealnym stanie zresztą, są jakby takie ananasy. To jest w ogóle takie bardzo nietypowe, prześliczne zdobienie. Oczywiście ja nie zawsze lubię aż tak ozdobne rzeczy, ale taki vintage'owy sweter z takimi ozdobami dobrej jakości, to jest naprawdę świetna zdobycz. Sweter kosztował 25% przeceny. Około 16 zł zapłaciłam za ten sweter, więc niewiele, naprawdę niewiele. No i to jest angorka. Ja powiem Wam szczerze, że angorka jest bardzo miła w dotyku, ale ja nie przepadam za rzeczami z angory. To jest... Angora to jest trochę tak, podoba nam się, jest wszystko super, wydaje się nam mięciutkie, aż sobie to kupimy i zacznie nas to denerwować. Dlatego nieczęsto noszę angorę. Te włosy, jak się je nosi, zaczynają wchodzić do ust, przyczepiać się do innych ubrań, to jest bardzo niepraktyczne. Dlatego jeżeli macie rzeczy z angory, albo jeżeli podobają się Wam takie rzeczy, lubicie je w dotyku, to bardzo Wam polecam do tego śliskie ubrania. Na przykład leginsy, które się nie czepiają, kurtkę lub płaszcz właśnie z takiego bardzo śliskiego materiału, do którego się te wszystkie włoski nie będą nam przyczepiać i zostawać na tym. No, mi się to sprawdza, rzeczywiście, do takich rzeczy noszę raczej śliskie ubrania i wtedy jest ok. Natomiast nie daj Boże włożyć czarne, na przykład leginsy takie matowe, do których się wszystko przyczepia, albo płaszcz jeszcze gorzej, w którym cały ten włos zostanie później. Masakra. No ale tak czy inaczej jest piękny, zobaczcie tu na stylówce, właśnie z tymi spodenkami, mi się bardzo podoba. Zrobiłam też sobie taką przebiteczkę z torbą, która jest w takim samym kolorze, bo to jest jeden z moich ulubionych kolorów i przyznam się Wam, że długo nie nosiłam tego koloru, bo trochę mi się jakby pokończyły rzeczy, miałam trochę za małych rzeczy w tym kolorze, trochę jakby zmienił mi się trochę gust i przestałam nosić te rzeczy, które miałam wcześniej. No i jestem bardzo szczęśliwa, że znalazłam ten sweter, bo uwielbiam ten kolor i wreszcie będę miała do czego nosić te spodnie, które właśnie mam na stylówce.
Także piękna, piękna zdobycz vintage i no i naprawdę te ananaski z tych pereł też są bardzo urocze, mimo że jest tego dosyć dużo jak dla mnie, ale to jest fajne, bo to jest w tym samym kolorze, nie jest to w jakimś bardzo złym stylu, czy nie jest to jakiś totalny, troszkę kicz, ale to jeszcze do zaakceptowania. No i w tym samym lumpekcie jeszcze kupiłam przepiękne suknie vintage'owe. Jedna z nich jest jedwabna, 100% jedwabna. Zresztą obie te suknie są jedwabne, ale ta suknia to jest idealna na mnie suknia. Firma Bicici, albo Bicici, ale wydaje mi się, brzmi dziwnie. Wydaje mi się, że to jest... Bicici to jest jakiś włoski chyba produkt, rozmiar XS i rzeczywiście jest bardzo mała. Ma bardzo ciekawy krój, bo to jest taki duży dekolt dosyć. Nie wiem nawet, czy sobie go częściowo nie zaszyć, bo zobaczcie tutaj, no dosyć dużo eksponuje ta suknia. Ktoś ją tutaj poszywał przy dekolcie, bo ma za długie paski. I dobrze zrobił, bo na mnie też ma za długie. Jest bardzo ciekawa, z takimi falbanami jedwabnymi. Tu ma ozdobę. I jest rozcięta z przodu, w ogóle jest taka krótka z przodu jakby mini, a z tyłu jest bardzo długa. No i naprawdę bardzo mi się podoba krój tej sukni. Ja tutaj muszę troszeczkę podokańczać nitki, żeby nie puściły, żeby nie poodpruwały się dalej te koraliki, bo z tymi sukniami, z koralami to jest tak, że właśnie często się to odpruwa, odpadają te korale, trzeba o to dbać. No jest już wyprasowana moją nową parownicą i, no i przepiękna rzecz, naprawdę, naprawdę będzie coś wspaniałego na koncerty, na scenę, być może właśnie do teatru naszego, do jakiejś roli. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba, to jest coś letniego, bo zobaczcie, ona ma całkowicie odkryte plecy i ma wszyty biustonosz, który jest na mnie dobry, to jest w ogóle ewenement, bo te biustonosze rzadko kiedy pasują na mnie. I naprawdę jest super, jest bardzo ładnie też to wykończone, to nic nie wystaje od spodu. No po prostu piękna, piękna rzecz i zobaczcie na te detale, no cudowne są te detale, te hafty tymi koralami. Widać, że to jest wszystko ręcznie naszywane w takim ślicznym kolorze. Ja ostatnio kupiłam taką szarą torebkę, może Wam pokażę nawet. Widzieliście ją w jednym holu. I wydaje mi się, że właśnie tutaj przez to, że te ozdoby są takie szarawe, że ta torebka może do tego wyglądać bardzo elegancko, nawet może dlatego, że jest troszkę w innym odcieniu, będzie ją bardziej widać. Nie wiem, jak sądzicie, czy to pasuje. Mnie się to podoba. Mam też taką torebkę czarną, ale nawet nie wiem, czy ta nie jest ciekawsza do tego. Jeszcze ten srebrny pasek. Piszcie, co sądzicie, jak ja wyglądam w tej sukni, bo mnie się podoba. No nie wiem czy uważacie, że ona dobrze na mnie leży. Ja jestem zachwycona tą sukienką i jestem zachwycona tym, że nie muszę nic z nią w zasadzie robić, tylko tam kilka koralików dosyć. No i następna rzecz to jest znowu super zdobycz. Też przepiękna suknia vintage, jest bardzo ciężka. Ona jest cała wyszywana właśnie koralami i to jeszcze takie przecudowne wzory. Trochę jakby art deco. Naprawdę, naprawdę jest mega ta sukienka i ona jest na mnie dużo za duża, bo to jest XL-ka. To znaczy powiem Wam, że jak ją włożę, ona tak opływa ciało, ona jest ciężka i ona bardzo ładnie sylwetkę kształtuje. Właśnie jeżeli ktoś chce coś ukryć, to jest idealny krój. Jak nie chcę eksponować tak każdego jakby niuansu figury swojej. Natomiast przepięknie właśnie opływa sylwetkę i przez to, że jest taka ciężka, to trochę właśnie tak jakby dociąża pewne rzeczy. No i zobaczcie na te cudowne hafty. Pokażę Wam tu zbliżenia zdjęć, bo wydaje mi się, że tego inaczej nie będziecie w stanie zobaczyć. Też jest tutaj kilka takich fragmentów, gdzie ja muszę te koraliki podoszywać, może nawet uzupełnić w niektórych miejscach. Ale to jest tak piękna rzecz, to jest tak bogato zdobione i ona jest troszkę w stylu takiej jakby lat 20. ma rękawek, więc w ogóle też no według mnie prze super rzecz. I tutaj jest cena 35 zł, ale to była, tak jak mówię, 25% taniej, więc ja zapłaciłam za tą suknię ponad 20 zł, około 26 zł. No, ten dół jest też przecudowny, po prostu to jest skarb, naprawdę. Jestem tak zachwycona, że kupiłam tą suknię. Myślę, że ja nie będę jej przerabiać na siebie. Ja ją odsprzedam albo odstąpię koleżance. Nawet już mam na myśli pewną koleżankę z teatru, która bardzo dużo koncertów gra, właściwie grała, jak nie było jeszcze pandemii, ale jest bardzo dobrą artystką i myślę, że ta sukienka będzie na nią idealna.
No i będzie to coś, w czym naprawdę można zagrać już taki galowy koncert i wygląda się po prostu zabójczo. Piszcie, co myślicie o tej sukni. Ja uważam, że no, mnie powalają te wzory. No, one są trochę nawet takie jakby elfickie trochę. Prześliczne, naprawdę. No, jestem bardzo zadowolona, że mi się to udało kupić. A, mówiłam już, cenę, dobrze. No to jakby tych vintage'owych zdobyczy to by było na tyle. Pokażę Wam teraz jeszcze taką rzecz, którą zapomniałam Wam pokazać. Mianowicie zwykłe takie dresy za 15 zł dla Wiktora, ale świetne, świetne jakościowo. To jest Topman, bardzo gruba, mięsista bawełna, świetnej jakości. To w ogóle nie straciło swojego koloru. Natomiast wyprałam to z jakąś niestety fragmentem chusteczki i jest taki pył na tym. Więc to, co widzicie, ten kolor, to może być efekt tego pyłu. Natomiast są rewelacyjnej jakości, no i zawsze poluję na takie bardzo dobre jakościowo bawełniane rzeczy, szczególnie dresy, które się bardzo przydają. Super rzecz do kupienia w lumpeksie właśnie. Rewelacyjna firma i to się właśnie nie wyciąga, one już są używane, ja je prałam już 2 razy i no i one są po prostu w idealnym stanie i to na pewno wiele lat będzie jeszcze służyło. Kochani, następna rzecz jest znowuż z innego lumpeksu w Bieliczce. Tutaj też kawałek przebitki, taki mniejszy lumpeks. Nie w Bieliczce, przepraszam, z innego lumpeksu. Kolejna rzecz, którą Wam pokażę, jest z jeszcze innego lumpeksu w Wadowicach. Zobaczcie, przepiękna koszula męska i niewiele kosztowała, bo chyba około 6 zł, tak mi się wydaje. Nie, chyba trochę przesadziłam. Ponad 10 zł kosztowała. Ale jest cudowna, jest z wiskozy i zobaczcie, zachwyciły nas, bo to robiłam zakupy razem z Wiktorem, zachwyciły nas te wzory, to są takie małpy w gaju. Naprawdę, to są prześliczne małpki skaczące po drzewach. Bardzo fajny kolor, bardzo fajny materiał taki lejący, cieniutki, idealny na lato. No i bardzo lubię i podobają mi się takie oryginalne wzory. Czegoś takiego nie widziałam jeszcze u nas w Polsce, więc myślę, że to jest, bo to jest jakaś firma skandynawska znowuż, Violent Pure. Nie wiem, no Violent, nie znam tej firmy, przypuszczam, że to jest albo francuska, albo skandynawska jakaś firma, albo może coś z Holandii. W każdym razie naprawdę piękna, piękna rzecz, oryginalna i bardzo mi się podoba ten wzór, jest niepowtarzalny według mnie. Lubię tak kupować takie rzeczy. Kochani, no i jeszcze mam 3 rzeczy, dwie są jeszcze z tego właśnie lumpeksu w Wadowicach. Jedna z nich to taka poszeweczka, ja wsadziłam tam już zwinięty ręcznik, bo nie mam takiej okrągłej, takiego wałka poduszki, żeby wsadzić do środka. Ta rzecz będzie dla mojego taty, bo on ma bardzo elegancki, klasycznym stylu salon w takich kolorach właśnie, gdzie jest dużo czerwieni, beżu, zieleń, więc myślę, że taki wałeczek na kanapę lub pod kark na fotel będzie super wyglądał i się sprawdzi. Jest przepiękny, zobaczcie, to jest taki jak dywan, jak taka dywanowa tkanina, materiał z takim meszkiem delikatnym, ma takie bardzo fajne tutaj jeszcze takie, mówiąc po staropolsku, kutasiki. Jak to inaczej powiedzieć? Wiem, że to głupio brzmi, ale naprawdę takie coś to się nazywało w ten sposób dawniej. Takie... Dobra, mniejsza z tym. Okej, okay, takie wisiory z boku. Pomponiki. No i jest naprawdę to przepiękna rzecz za 2 złote, więc zawsze szukam czegoś takiego, bo takie gadżety często są niedrogie. Mało ludzi to zauważa, bo to naprawdę, żeby pasowało, żeby wyeksponować, to musi być w odpowiednim wnętrzu, więc to super zakup według mnie. 2 złote. No i ostatnia rzecz z tego lumpeksu to buty. No i to jest moja mega zdobycz również, bo to są buty The North Face, czyli bardzo dobrej firmy, bardzo drogie buty do kupienia w sklepie, jeżeli kupimy je nowe. A ja zapłaciłam za te buty, co prawda nie mało, bo to była nowa dostawa, bo kosztowały one 60 zł, 65 zł nawet. Jest to rozmiar 38.
i szukałam takich butów na wycieczki, bo ostatnio ze znajomymi z teatru jeździmy na takie wycieczki, nie jakieś za długie, ale właśnie chodzimy sobie po takich małych górkach, żeby trochę się poruszać, bo wiecie, że teraz się trochę za dużo siedzi, więc postanowiliśmy się ruszyć i trochę połazić. No i nie miałam w ogóle butów do chodzenia takiego w zimie, no i dlatego polowałam i upolowałam, brawo! I kochani, naprawdę są przesuper te buty, takie typowo właśnie zimowe trapery górskie, na takich fajnych podeszwach, w świetnym stanie, to w ogóle nie jest zniszczone, naprawdę. Nawet nie są brudne te buty, ja oczywiście odkaziłam już tym moim sprayem odkażającym, nie trzeba ich nawet myć, bo powiem Wam, że są bardzo czyste w środku, bardzo zadbane i nawet nie były przebrudzone, pewnie ktoś je mył już przed oddaniem. Świetne, naprawdę świetne, bardzo ciepłe, bardzo wygodne, troszkę za duże, ale ja Wam powiem, że ja takie buty zimowe kupuję zawsze trochę większe, nie mogą być aż tak bardzo dopasowane, bo po włożeniu jeszcze grubej skarpetki albo nawet dwóch par czasem, no to nie będzie szansy włożenia nogi, a jeżeli będą tak dopasowane w zimie, to będą nam bardzo marzły stopy, więc cieszę się, że one są tak jakby o jeden rozmiar większe, bo tutaj sobie je bardzo mocno dociągam, no i właśnie z drugą taką grubszą skarpetą są idealne na mnie i są bardzo wygodne, właśnie nie ma tego poczucia ściskania. Także bardzo, bardzo fajna zdobycz i jestem bardzo zadowolona z tych butów, że je znalazłam, bo to jest mega dobra firma i świetna jakość, wiele lat jeszcze mi to posłuży. No i jeszcze kupiłam ostatnio buty, jak byłam w desperacji, jeszcze nie znalazłam tych. Kupiłam takie buty a la traperki i są też ocieplane. W ogóle buty są firmy Land Rover, więc wcale nie takie złe, ale ze skóry ekologicznej. I dlatego się tak bardzo mocno zastanawiałam, czy je kupić. No bo wiecie co, ja nie jestem jednak za tymi skórami ekologicznymi, to się szybko niszczy, ale lepsze to niż zupełnie taka sztuczna derma, no bo sztuczna derma by nam popękała bardzo szybko, a to może nawet trochę ponoszę. Za 30 zł kupiłam te buty, więc też to nie było jakoś bardzo tanio, ale są nowe i są ocieplane futerkiem w środku, są bardzo też wygodne i też są o jeden rozmiar większe, więc mogę swobodnie sobie je właśnie nosić z grubymi skarpetami i na tej pierwszej naszej wycieczce byłam w tych butach i były to jedne z najlepszych butów na tej wycieczce, bo w ogóle się nie ślizgałam, są bardzo dobre trapery i były naprawdę wygodne, także mam teraz dwie pary już, obydwie z Lumpeksu i za te obydwie pary zapłaciłam razem, wychodzą 95 zł, czyli mniej niż bym kupiła w sklepie nowe takie buty trapery, nawet najtańsze, że tak powiem, bo jakbym chciała kupić nawet takie nowe w sklepie, no to już by było na pewno co najmniej 160-200 zł, a już nie mówię o tych North Face'ach, które ładnych 5-6 stówek by na pewno mnie kosztowały. Także kochani, zachęcam do zakupów w Lumpeksie, widzicie, to można wyczaić. I zapraszam Was już na następne programy, już za kilka dni stylówki na lata, zobaczycie jakie, czekajcie w niedzielę na program i zapraszam Was bardzo serdecznie do komentowania, do polubiania i subskrybowania kanału. Do zobaczenia, cześć! I oczywiście pozdrawiam Was.